Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam 10 według mnie najlepszych postaci z Lego Ninjago. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Listonosz. Oczywiście bardzo memiczna postać, jednak poza tym, że jest zabawny, to w dodatku zawsze, gdy widzę go na ekranie, ogarnia mnie nostalgia i taki sentyment do tej postaci. Ciężko to jeszcze konkretniej opisać słowami. Numer 9. Kolejna memiczna postać, czyli Darek. Choć bardzo głupi i nieporadny, to jednak często przypadkiem dokonywał kluczowych dla zwycięstwa dobra nad złem w ninja go Rzeczy. Jest to postać zabawna, ale i dobra, a także nieporadna i to jest jej urok. Numer 8. Kai Bardzo lubię tego ninja. Ma charakter, jest zadziorny, nieco samolubny, jest dobrym podrywaczem, no i w zasadzie jest to taki typowy bad boy. Za to go lubię. Numer 7. Sensei Wu Mistrz Wu to ikoniczna postać dla ninjago, i jeśli ktoś by mnie spytał, jaka postać w ninjago jest najbardziej znana ogólnie w społeczeństwie, powiedziałbym, że to właśnie Mistrz Wu. Starzec z długą brodą, który jest bardzo mądry, ma charyzmę, jest zabawny i szkoli młodych ninja. Ponadto z pozoru słabe fizycznie, lecz tak naprawdę niczym Joda ze Star Warsów, bardzo gipki, posiadający wielkie ukryte moce i siłę fizyczną. Numer 6 Garmadon. Choć postać ta na początku serialu szczerze bardziej mnie drażniła, niż budziła respekt jako zło, to potem się to poprawiło. W zasadzie w sezonie pilotażowym Garmadon został jak dla mnie przedstawiony świetnie, zaś nie przepadam za tym z sezonu pierwszego i drugiego. Lubię bardzo dobrego Garmadona i to głównie dlatego jest w mojej topce ulubionych postaci z ninjago. Dobry jest też charakter nowego złego Garmadona, gdyż jest on wyprany z uczuć i bezwzględny, a taki zły garmadą powinien prawie zawsze być. Numer 5. Mroczny władca. Pradawny stwór stworzony z cienia, liczący sobie setki, jak nie tysiące lat. Niezniszczalny oraz bezlitosny. O bardzo wysokiej inteligencji. Za ten spryt i mrok uwielbiam tę postać. Numer 4. Pytor. Kocham tą postać. Z poczuciem humoru, ponadto ultra sprytny i świetny w roli przywódcy. Tak w skrócie można opisać tą postać, bo gdybym miał dawać konkrety, sam pytor miałby poświęcone z 10 minut odcinka. Numer 3. Zane. Zane to mój ulubiony ninja. Uwielbiam go za to, że zawsze trochę odizolowany od reszty drużyny ninja, zachowywał trzeźwy umysł i w walkach dawał z siebie wszystko. Jeśli chodzi o walkę, to dla mnie od zawsze wraz z Kajem, Zane to najsilniejszy ninja. Zane dokonał wielu heroicznych czynów, z czego największym jest zniszczenie Mrocznego Władcy w sezonie trzecim. Numer drugi, Scales. Scales to niesamowicie sprytny wężon. W zasadzie nie wiem czy zauważyliście, ale skrycie, według mnie do początku sezonu drugiego, od początku sezonu pierwszego był to taki koń trojański i to on był wówczas prawdziwym głównym antagonistą. Pierwsza zła postać z jakąś głębią, którą poznaliśmy w serialu Ninjago. Jako jeden z niewielu wrogów Ninja przeżył do dziś, a ponadto przeszedł na stronę dobra, a to w Ninjago już całkowita rzadkość wśród dawnych antagonistów. Ma za sobą niezwykłą drogę od zastępcy generała w jednym plemieniu po przywództwo nad wszystkimi plemionami. Jest to chyba najlepszy przywódca dla węży w ich historii, gdyż mają pierwszy raz stały i w miarę możliwości niezagrożony dobrobyt. Numer pierwszy Moro. Uwielbiam Moro za to, że jest świetnym wojownikiem, niezwykle dobrze bowiem walczy. Potrafi według mnie bardziej umiejętnie od ninja korzystać ze swego żywiołu. Jest niezwykle sprytny i ma świetne poczucie humoru. Ponadto nie jest to tak naprawdę zła postać, tylko w zasadzie tragiczna, a na końcu okazała się dobrą. Cała historia Moro to jednak w zasadzie według mnie najsmutniejsza historia poznana przez nas w ninjago naprawdę więc to też dodaje pewnego uroku tej postaci. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, iż jest to absolutnie subiektywna lista i zachęcam do dyskutowania o mojej, jak i pisania swoich list w komentarzach. Do następnego filmu, cześć.